To jest podcast Radia 357, najchętniej wybieranego radia internetowego w Polsce. Dobra muzyka, mądre rozmowy, sprawdzone informacje i żadnych bloków reklamowych. poznaj.radio357.pl. Miłego słuchania. Zapraszam do 369, audycji o seksie i intymności, relacjach między dwojgiem, dwoma, dwiema, trojgiem lub właściwie sami, dopiszcie sobie dalszy ciąg. W każdym razie tutaj staramy się nawoływać do otwartości, pozbycia się wstydu i odrzucania hipokryzji, do zadawania pytań o wszystko, co z seksem związane, bez żadnych uprzedzeń. Ja nazywam się Marcin Klimkowski, a audycję realizuje Milena Krupińska. Dziś porozmawiamy o społeczności LGBT+ i o tym, jak pisać i mówić o osobach LGBT+. A tak naprawdę porozmawiamy o empatii, o życzliwości, o chęci zmiany i także o języku. A gośćmi w dzisiejszej audycji 369 będzie aż troje gości. To Karolina Rogaska, Marcin Dzierżanowski, Grzegorz Miecznikowski. Dobry wieczór, kochani. Witamy serdecznie. Zaraz was przedstawię i już przechodzimy do rozmowy, ale chciałem jeszcze raz tylko poprosić serdecznie państwa o maile, o komentarze na moje adresy, aż 369 marcin.klimkowski albo po prostu klimek małpa radio357.pl. Piszcie na mojego Facebooka, Instagrama pod postami Radia 357 i w grupie patronów na Facebooku. A zatem Karolina Rogaska, Marcin Dzierżanowski i Grzegorz Miecznikowski oraz nieobecna Iga Kostrzewa napisali poradnik, jak pisać i mówić o osobach LGBT+. I właśnie o nim, o tym poradniku i o tym, jak mówić i pisać, dzisiaj porozmawiamy. Ja tylko przedstawię, to troszkę zajmie, bo osiągnięcia państwa są duże. Karolina Rogaska, absolwentka psychologii, dziennikarka Newsweeka, zajmująca się głównie sprawami społecznymi, autorka książki Bez wstydu, Seks, praca w Polsce, o której już w 369 rozmawialiśmy całą godzinę i ten podcast jest do odsłuchania w twoje 357. Marcin Dzierżanowski, dziennikarz, były szef Prostu, założyciel i szef TVP.info, tak wyczytałem. Portalu. Współzałożyciel i pierwszy prezes Fundacji Wiara i Tęcza, skupiającej wierzące osoby LGBT+. Grzegorz Miecznikowski, marketer, bloger, ekspert komunikacji w social mediach, aktywista, prowadzi własną agencję marketingową, która zajmuje się m.in. marketingiem inkluzywnym. Dobrze, Grzegorz? Dokładnie tak. No dobrze, to zaczynamy. Dla kogo napisaliście ten poradnik? Z czego też, z jakiej waszej potrzeby wynikła jego treść, jego powstanie? Wydaje mi się, że zaczęło się od tego, że zobaczyliśmy, że jest taka potrzeba przede wszystkim w mediach i w tym, jak piszą dziennikarze i dziennikarki, bo jednak to są te osoby, które jakoś tam ten dyskurs dotyczący między innymi społeczności LGBT+ w Polsce kreują. I przeglądając teksty niejednokrotnie, czy słuchając jakiejś audycji, czy oglądając coś w telewizji, widzieliśmy, że te błędy językowe, jeżeli chodzi o społeczność LGBT+, są popełniane, a wychodzimy wszyscy, mam wrażenie, z takiego założenia, że język kształtuje rzeczywistość i że jeżeli będziemy posługiwać się słownictwem, które jest w jakiś sposób wykluczające, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, to jednak pewne stereotypy i pewne kalki myślowe powielamy i że warto to zmieniać. A tak naprawdę pomysł powstał dokładnie w lipcu 2020 roku, czyli w czasie aresztowania Margot, kiedy to, no później ona została zwolniona i z aresztu i była gościnią w audycjach różnych radiowych i telewizyjnych i pytania, jakie jej zadawano, były oburzające z naszego punktu widzenia, pełne pewnie nieuświadomionej homofobii czy transfobii i stwierdziliśmy, a co ciekawe, wszystko to się działo w mediach no raczej życzliwych osobom LGBT, no nie mówimy tu przecież o mediach jakichś homofobicznych. I stwierdziliśmy, że jedno to jest ta mowa nienawiści, jakaś taka niechęć wobec osób LGBT i plus. I do takich osób ten poradnik nie jest skierowany. To jest poradnik skierowany do osób, które chciałyby dobrze, a nie potrafią. Czyli do naszych potencjalnych sojuszniczek i sojuszników,
którzy jednak chcieliby się, czy potrzebują jakiejś wiedzy na temat tego, w jaki sposób rzeczywiście inkluzywnie i z szacunkiem mówić o osobach LGBT+, w mediach i nie tylko. Bo co ciekawe, po opublikowaniu naszego poradnika ogromnie duży odzew przyszedł na przykład z firm, z instytucji kultury, wcale nie z mediów. Z mediów aż tak dużego, jak się spodziewaliśmy, nie było, bo dziennikarze, jak wiadomo, zazwyczaj uważają, że wiedzą wszystko najlepiej i mówię to niestety, ale jako dziennikarz. Ja właśnie miałem to powiedzieć, wyjąłeś mi to z ust, ja mówię, no oczywiście, że tak, dziennikarze nie, dlatego, że wszystko wiedzą najlepiej. No nie, Marcin Klimkowski, audycja 369, to ja się przyznaję, że ten poradnik jest dla mnie, chociaż oczywiście usprawiedliwię się, że mogłem już go przeczytać dwa razy, mogę sobie te rzeczy wbijać do głowy i będę sobie je wbijał, bo na tym to wszystko polega, żeby zadawać pytania, żeby uczyć się całe życie i żeby nie wstydzić się. Jeżeli ja dzisiaj popełnię błąd, a wy jako praktycy tej edukacji dostrzeżecie, to poproszę o życzliwość i zwrócenie mi uwagi, a wszyscy razem się czegoś nauczymy. Grzegorz, czy to też empatia dla środowiska osób LGBT+, czy tylko edukacja? Społeczności osób LGBT+. Społeczności, od razu też poprawię. Społeczności. Tak. I życzliwość, i empatia, i wyrozumiałość, tak naprawdę szacunek, bo w języku inkluzywnym tak naprawdę nie chodzi o, wiesz, o to, żeby nie popełniać błędów, ale tak naprawdę o to, żeby starać się po prostu po kolei, powoli włączać w swoją codzienną komunikację, czy w rzeczy, które piszemy i robimy, coraz to więcej i więcej osób, żeby po prostu nie wykluczać. To teraz zacznijmy od razu inaczej niż planowałem, tylko zacznijmy od tego pierwszego błędu, który od razu zrobiłem. Niby środowisko osób LGBT+, to nie jest jakieś wprost dokuczanie komuś, ale można być poprawniejszym. Wyjaśnijcie, na czym to polega. Społeczność brzmi lepiej niż środowisko. To ja może jedno zdanie. Ja bym też, przynajmniej ja jak z kimś rozmawiam o języku inkluzywnym, unikam słowa błąd. Bo to nie chodzi o to, że chodzimy po jakimś kruchym lodzie, w których w każdej chwili jeden nieostrożny ruch i możemy już znaleźć się w wodzie i zrobiliśmy błąd i coś strasznego się stało. To tak jak ze słowem homoseksualizm. To nie jest błąd, to jest oczywiście słowo istniejące w słowniku i tak dalej, ale raczej my staramy się w tym naszym poradniczku tłumaczyć, dlaczego lepiej jest mówić homoseksualność, a nie homoseksualizm. To teraz może nie będę się na ten temat rozwijał. Dlaczego lepiej jest mówić społeczność, a nie środowisko? Choć oczywiście tutaj nikt błędu językowego nie popełnia, mówiąc środowisko. A dlaczego właśnie środowisko? Zgodnie ze słownikiem języka polskiego, środowisko to jest jakaś grupa osób, która łączy dużo jakoś kategorii socjologicznych. My chcemy pokazać, że społeczność LGBT jest ogromnie zróżnicowana wewnętrznie. Tam są ludzie biedni, bogaci, z miast, ze wsi, głupi, mądrzy, wykształceni, niewykształceni, przyzwoici, nieprzyzwoici. I robienie z nas środowiska, czyli jakiejś grupy bardzo podobnej do siebie, jest po prostu upraszczaniem rzeczywistości. To niekoniecznie nawet jest obraźliwe, jest po prostu upraszczaniem rzeczywistości. Nie ma czegoś takiego jak środowisko osób LGBT, podobnie jak nie ma czegoś takiego jak środowisko osób heteroseksualnych. Nasza społeczność jest tak samo zróżnicowana jak społeczność osób heteronormatywnych. I dlatego właśnie mówienie o środowisku nie jest tutaj najtrafniejsze. Tak, a też jeszcze dodam, bo z drugiej strony to nie jest błąd, ale używanie języka inkluzywnego, używanie języka, który jakby wprowadza szacunek do konwersacji czy do dyskursu nawet społecznego. Wszystkie badania pokazały, że także zmniejsza na przykład poczucie dysforii u osób transpłciowych, czy poczucie bezpieczeństwa u nastolatków LGBT+, kuje
i także na przykład przyczynia się do zmniejszenia na koniec końców ilości samobójstw czy samookaleczeń. Więc to też nie jest tak, że nie próbujmy mówić inkluzywnie, tylko właśnie próbujmy, to nie są błędy, ale próbujmy wprowadzać ten język w codzienną komunikację, bo on naprawdę wpływa i kształtuje życie młodych osób i starszych oczywiście też. W części waszego poradnika na temat sytuacji społeczności LGBT+ w Polsce jest takich kilka strzałów, które no może nie mnie, może nie was, ale na pewno część z państwa słuchaczy potrafiłby przerazić, szczególnie ze sobą zebrane w takiej właśnie to widać, że dziennikarze pracowali nad tym poradnikiem, bo to są po prostu strzały, które są strzałami bokserskimi i to takimi raczej Floyd Mayweather, w sensie podbródkowe, które powodują, że się traci przytomność, bo... Ojej, nie wiedzieliśmy. Wiesz co, no jeżeli nie ma żadnego aktu prawnego, który mówi o ochronie osób LGBT+, nie istnieje, tak? W prawie pracy jest zaznaczenie. Jeżeli 3 na 10 osób LGBT+, doświadczyły przemocy, co piąta osoba LGBT+, doświadczyła homofobii lub transfobii w kontakcie z policją, a 57% ludzi LGBT+, było zniechęcanych przez policję do zgłaszania przestępstw, nie wykroczeń, nie tego, że ktoś powie coś, jakoś, tylko przestępstw motywowanych nienawiścią, które podpadają pod kodeks karny, przepraszam, aż się... To emocje po prostu. 57%. Mówimy o jakiejś cholernej aberracji. No, mnie trudno to wszystko ogarnąć i nie będę ukrywał emocji. 2 miliony osób LGBT+, żyje w Polsce. 2 miliony osób. To jest taka Warszawa z przyległościami, albo dwa Krakowy. Tak? Myślę, że to nawet niedoszacowane wciąż. Tak, to jakby kwestia banalna. Natomiast to jest ta sytuacja prawna, w której my się znajdujemy. I jeden jakiś tam wyjątek w kodeksie pracy, że trzeba równo traktować w zatrudnieniu osób. Tylko dlatego, że Unia Europejska wymagała tego od nas przy wejściu do struktur unijnych. Byśmy po prostu nie dostali... tak, no właśnie. To jak jesteśmy zaszantażowani. Z drugiej strony też nie zamierzam owijać w bawełnę, jeżeli głowa naszej republiki mówi o ideologii LGBT w kampanii wyborczej, a szef partii rządzącej wypowiada się w ten sposób, co się wypowiada. A to nie jest 369 audycja do politykowania, ale jeżeli zamierzamy udawać, że uciekniemy przed polityką w tym temacie, no to chyba coś by było z nami nie tak. Więc dlatego stąd wynika moje kolejne pytanie. Czy wierzycie w tą mowę, w tą zmianę powszechnie, czy to jest kierowane do ludzi po prostu wszystkich, czy pewne osoby ze zmianą, z tą empatią, z podejściem, żeby ludziom LGBT+ nie było źle, źle by się nie czuli, że to jest stracone? O tak bym zapytał. Znaczy, ja bym nie powiedziała, że czy stracone, ale raczej zastanawiałabym się nad tym, o jakiej perspektywie czasowej mówimy, bo no nie sądzę niestety, że w najbliższych latach się taka powszechna zmiana społeczna odbędzie. Tym bardziej, że mam wrażenie, że Polacy są strasznie tacy uczepieni tego języka i każdą zmianę językową jakąś przeżywają. To widać w dyskusji nie tylko na temat słownictwa dotyczącego osób LGBT+, ale też kobiet, czyli jakichś feminatywów. Straszne to emocje wywołuje. Ale też wydaje mi się, że jakbyśmy w ogóle nie wierzyli w to, że zmiana jest możliwa, to byśmy się nie brali za ten poradnik. Ale ja trochę będę polemicznie mówił, ponieważ ja uważam, że nawet nasi wrogowie przejmują język. I to jest bardzo ciekawe zjawisko. Ja na przykład słyszałem, jak młodzież się wyzywa ty geju. I oczywiście to nie jest fajne, bo to jest wyzwisko, ale jeszcze pamiętam czasy, kiedy mówiono, że nie należy używać słowa gej, ponieważ to jest słowo zbyt afirmujące wobec osób homoseksualnych.
Na przykład papież bardzo długo Kościół rzymskokatolicki, to powiem troszkę z tego podwórka związanego z tym, że ja działam też w grupie, w takiej fundacji, która skupia chrześcijan LGBT, że na przykład Kościół bardzo się bronił przed używaniem słowa gej czy LGBT, no ale wystarczyło, że papież Franciszek raz użył tego słowa na pokładzie samolotu w jednym z wywiadów i to już poszło. I po prostu już dzisiaj nawet homofobowie mówią gej albo, nie wiem, polscy biskupi, którzy kiedyś pisali, że nie należy używać skrótu LGBT, bo to jest skrót ideologiczny. Dzisiaj już piszą, oczywiście niestety w homofobicznych swoich tekstach, ale piszą, używają skrótu LGBT, więc ten język nawet pewnie nie do końca świadomie przejmują ten język, elementy oczywiście języka inkluzywnego, przejmują nawet nasi przeciwnicy. A w efekcie ja cały czas mam nadzieję, że to jednak jest lepiej, jak ktoś mówi gej niż pedał, więc nawet jeśli jest to, ma negatywną konotację, więc ja widzę na przykład tą zmianę, może dlatego, że dłużej żyję dużo niż Karolina, ale ja widzę tę zmianę w języku, która się dokonuje no, na przestrzeni lat i oceniam tę zmianę pozytywnie. No to teraz była polemika, czyli czas na Grzegorza. To jest metoda małych kroków tak naprawdę. Ja też trochę żyję, z kolei mogę z podwórka marketingowego opowiedzieć, ale jeszcze 5-6 lat temu kampanie na przykład w telewizji, w radio dotyczące osób LGBTQIA+, były jak Yeti. Dzisiaj tak naprawdę nawet poza sezonami marszowymi firmy się reklamują i coraz więcej firm stara się i szkolić pracowników, żeby zapewnić bezpieczne miejsce pracy dla osób LGBT, które w danej firmie pracują, czy stara się, żeby ich kampanie także skierowane do naszej społeczności były jak najbardziej też inkluzywne. Także właśnie tak jak powiedział Marcin, ja też widzę, że nawet w mediach z tej prawej strony coraz częściej pojawiają się już sformułowania właśnie wyciągnięte z tej komunikacji inkluzywnej, z języka inkluzywnego, a niekoniecznie te, które gdzieś tam się utarły paręnaście lat temu. A to jest niezwykle ważne, dlatego że ten, kto wygrywa wojnę, nazwijmy to, czy potyczkę o język, ten często wygrywa debatę. My to widzimy, jak prawica, która zawłaszczyła na początku lat 90. i wygrała wojnę o język dotyczący aborcji, jakie to miało konsekwencje społeczne. Co masz na myśli konkretnie? No na przykład to, że zaczęto używać słowa zabijanie nienarodzonych, tak? Mhm. Albo używać słowa pro-life w przypadku osób, tak, które tak naprawdę... Tak. Ja jeszcze pamiętam, no jako może dziecko, ale w latach 90., że na przykład na aborcję powszechnie mówiono zabieg. To już w ogóle nikt tak nie mówi. Mhm. Nikt nie mówi zabieg. Mhm. Nawet osoby, które są za liberalizacją ustawy antyaborcyjnej, często przejęły właśnie, no może nie lewica, ale centrum na pewno przejęło język prawicowy. Aha, czyli zaczęło posługiwać się językiem. I tutaj... A tutaj uważam jest odwrotnie, to znaczy tutaj język jednak... właśnie te słowa takie jak LGBT, jak geje, zaczyna być przyjmowany przez, czy na przykład osoby transpłciowe, tak? Kiedyś mówiło się transseksualiści. I to są takie niby drobne rzeczy, niezauważane zapewne przez tych właśnie prawicowych nawet komentatorów, ale ja uważam, że to jest nasz jakiś sukces i cieszę się z tego powodu, bo to jest jakaś zapowiedź tego, że my jesteśmy jednak tutaj w tym sporze także o język, ale i o rzeczywistość na lepszej pozycji. To, co powiedziałeś, Grzegorz, to, co wy też powiedzieliście, wydaje mi się, że jest taką falą, być może niezorganizowaną, być może ja upatruję tego w empatii, to znaczy tak, potężne korporacje, naprawdę potężne korporacje zatrudniają ludzi, którzy szkolą z tego, co wy napisaliście. Jak mówić, żeby im nie było, im, mam na myśli osoby LGBT+, żeby nie czuły się wykluczone, żeby nie czuły się dyskryminowane, żeby nie czuły się, że jest im nieprzyjemnie. Więc robią to firmy. No wow, chyba raczej biznes jest uznawany za ten krwiożerczy, za ten niedobry i tak dalej. Tymczasem w tym wypadku akurat społeczna rola biznesu jest bardzo duża, przynajmniej w części firm. Druga rzecz to są działania, no tak jak wyczytałem, 36 organizacji
działających na rzecz praw osób LGBT. Wreszcie kolejna rzecz, no to są działania nas tutaj, mediów, tak? Czyli kroczek po kroczku. Powiedziałaś, Karolina, o tym, że feminatywy. No ja od pierwszej audycji w Radiu 357 używam feminatywów tutaj. Taka jest oczywistość dla mnie. I tak, też były protesty, ale myślę, że szybko wszyscy się przyzwyczajają. Sytuacja 2 lata temu i dzisiaj? Bardzo duża, duża różnica. To taka moja przemowa, której nie powinno być, ale była, więc teraz chciałem zadać pytanie. Mamy tutaj dużą, sporą różnicę wieku, bo ja jestem najstarszy, panowie no, też niedużo młodsi ode mnie, Karolina jest najmłodsza i chciałem, jakbyście mogli cofnąć się do swoich czasów podstawówkowo-gimnazjalno, my nie byliśmy, ale Karolina była, gimnazjalnych i opisać mi, jaka różnica jest między tym, co jest dzisiaj, jeżeli chodzi o język, a tym, co było. Ale mam na myśli dzieciaki, to wyniesione z domu, wyniesione z seriali, wyniesione z popkultury na przykład. Myślę, że jest gigantyczna. Znaczy, rzeczywiście, pod tym względem jest różnica. Jak ja pracuję teraz z młodzieżą czasem, tam prowadzę zajęcia dotyczące reportażu i widzę, że posługują się zupełnie innym językiem, że dla nich te osobatywy na przykład, mówienie osoby jest gdzieś tam naturalne. Jakoś mnie to bardzo pociesza i myślę, że dużą rolę tutaj odgrywa jednak internet i to, że można wyszukiwać te informacje i tworzyć jakieś grupy wzajemnego wsparcia. Jak ja byłam w szkole podstawowej w gimnazjum, nauczyłam się w Łomży, to w ogóle się o społeczności LGBT plus nie mówiło. Jakby część osób się wyautowała, jak już poszła na studia, bo w Łomży średnio się można czuć bezpieczną, a przynajmniej wtedy na pewno, bo to taki dość pisowski zakątek niestety. I to, czego się używało, to właśnie tego słowa na P, na określenie gejów. I to właściwie jakby tyle. Jakby język inkluzywny, jak byłam dzieckiem, w mojej świadomości trochę nie istniał z tego względu, że po prostu go nie było nigdzie dookoła. Nie było tematu. No. No to... Nie było tematu czerwonych samochodów, więc nie mówiło się tak. O czerwonych samochodach, ponieważ one jakby nie istniały w przestrzeni. Znaczy, nie, no, myślę, oczywiście że istniały pod kołdrą. Istniały. Myślę, że istniały na przykład w popkulturze. Natomiast ja jestem pokolenie starsze i w moich czasach to właściwie nawet w popkulturze za bardzo nie istniały. To znaczy one się pojawiały, zaczęły pojawiać. No pierwsza postać w popkulturze polskiej geja to był Steven z Dynastii. O, pamiętam. My jesteśmy w jednym wieku. To jest przełom lat 80. i 90. Tuż później wybitny film z Tomem Hanksem, Filadelfia, oscarowy, który zrobił taką ogromną widzialność osobom, nie mówiło się wtedy LGBT, gejom po prostu. Gejom. Słowo, ja parę lat temu zrobiłem do magazynu Znak wywiad pod tytułem słowo lesbijka wtedy nie istniało, właśnie z taką lesbijką z kolei mniej więcej w moim wieku, o jej dzieciństwie, więc słowo lesbijka w ogóle nie istniało, słowo homoseksualista, bo chyba gej też jeszcze się nie mówiło za bardzo, już istniało. No tylko tak jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz. Steven został pobity przez ojca i musiał uciekać z domu, a bohater grany przez Toma Hanksa w Filadelfii umiera na AIDS, więc to były dwie pierwsze pozytywne postacie homoseksualne, które ja pamiętam z popkultury, ale obie dość tragicznie skończyły, więc taka była wizja homoseksualności w ówczesnych mediach i w ówczesnej popkulturze, więc jeśli chodzi o język, to on właściwie w ogóle nie istniał, co miało dobre i złe strony, bo też nie było takiej nagonki na osobę LGBT, jak są w tej chwili, bo po prostu ich nie było, nie było w gazetach, nas nie było w przestrzeni publicznej, no ale oczywiście dla nastolatka, który wzrastał w takich okolicznościach, to przekonanie, że jest się the only gay in the village, i ten stres mniejszościowy był przepotężny, niewyobrażalny, jak dziś patrzę. Natomiast rzeczywiście nie było takiej mowy nienawiści w mediach, ponieważ po prostu temat nie istniał. No teraz przypomniałeś mi, ja w ogóle być może tą edukację gdzieś tam
była ona opóźniona, ale ja w ogóle z dynastii się dowiedziałem, że istnieje coś takiego jak bycie gejem. No tak. Nie wiedziałem wcześniej, że w ogóle coś takiego istnieje. Zobaczyłem i zapytałem rodziców, o co chodzi, i oni mi wtedy powiedzieli. Wcześniej nie miałem tej świadomości. Nie znałem na przykład, w mojej rodzinie akurat może niekoniecznie padało to często, ale były w różnych filmach. Nie wiedziałem, co to znaczy, jak ktoś powiedział w telewizji pedał, a padały takie słowa. Tak. Nie wiedziałem, co to znaczy. No ja na przykład, wiesz, oczywiście miałem radary jakieś takie wytężone, więc ja pamiętam jakieś takie okruchy mówienia o na przykład o homoseksualności, nawet w końcówce PRL-u, którą jakoś tam troszkę jeszcze pamiętam. I na przykład był taki bardzo popularny serial W labiryncie. Mhm. I był tam, była taka postać współświadka, który nazywał się Myszorek. I on był właśnie osobą homoseksualną. Oczywiście był przestępcą. I dosłownie łowił młodych chłopców, takich nastolatków. No i to na przykład był obraz osoby homoseksualnej. Starano się nie używać tego słowa, ale mrugano do publiczności. No w 07 zgłoś się. W 07 zgłoś się jest całe środowisko przestępcze, tak, morderców, tak, dalej. Tak, dokładnie. No więc, ja bym powiedział, że ten Steven był pierwszą pozytywną postacią, bo takie jakieś okruchy tematyki zdarzały się i także w popkulturze, i nawet w filmach z okresu PRL-u, w 40-latku na przykład są takie zabawne rzekomo wstawki o takich dziwaczałych, zniewieściałych gejach. Natomiast Steven był rzeczywiście przepotężną bronią, bo to była pierwsza pozytywna postać. To był fajny człowiek, z którym można się było utożsamić. No ale niestety też bardzo cierpiał przez swoją orientację. Więc rzeczywiście dla bardzo wielu osób właśnie naszej generacji to było takie pierwsze zetknięcie się z gejem, tak? Z postacią geja. Wrócę do tego na chwilę, że ten język inkluzywny, o którym wy mówicie, język jak mówić i pisać o osobach LGBT+, ja w ogóle chciałem powiedzieć, jak mówić o LGBT.pl. Cały ten poradnik jest tam za darmo, możecie sobie państwo przeczytać. Doradzam przeczytać, bo to nie jest długie, a bardzo, bardzo zmienia głowę, bo bardzo też uczy empatii, za co ja chciałem wam serdecznie podziękować jako czytelnik i jako korzystający. Kiedy powstał taki pomysł, żeby ten język zmienić, nie tylko w Polsce, bo swoje stylebooki, o czym piszecie, ma Reuters, ma Associated Press, prawdopodobnie mają też inne liczące się media w Stanach Zjednoczonych, BBC, w Anglii oczywiście, i to się dzieje. W Polsce myślę, że to jest jeden z pierwszych, i też pytanie, czy zostanie zastosowane. Ale teraz, kiedy to zostało dostrzeżone? To są lata 90., czyli już lata 2000? Wiecie, no wy wydaje mi się, że o języku to nawet i dużo wcześniej, bo chyba to było jakoś pod koniec XIX wieku, kiedy jeszcze w obraźliwy sposób słowa queer używano i jakoś, tak? Nie mylę niczego, nie? Jakoś na początku XX wieku zaczęto je odzyskiwać. Tego nie wiem akurat, jeśli chodzi o słowo queer, natomiast wiem, że to w gruncie rzeczy taka walka o język zaczęła się w Stanach Zjednoczonych w okresie epidemii AIDS, kiedy administracja Ronalda Reagana przyjęła taką metodę, że nie będzie mówić o temacie, nie będzie mówić o osobach homoseksualnych, nie będzie mówić o AIDS. Ronald Reagan był prezydentem, u nas stawia mu się pomniki, ale w Stanach Zjednoczonych niekoniecznie. To był prezydent, który przez wiele miesięcy od wybuchu epidemii nie użył słowa AIDS. I to było celowe, to znaczy to był wynik nacisków takiej skrajnej religijnej prawicy w USA. I wtedy w Stanach Zjednoczonych zrobiono między innymi taką kampanię społeczną Milczenie zabija, mówiąc, że nie mówienie o czymś lub mówienie złe, błędnym językiem, no właśnie może być mordercze wręcz szkodliwe. I to jest taka pierwsza akcja świadoma językowa,
o której mi przynajmniej wiadomo, którą też wygrała społeczność LGBT. A w Polsce to jest też ciekawe. Ja byłem 3 dni temu na 25-leciu Lambdy. Taka kameralna impreza dla działaczy i przyjaciół. Lambda, jedna z najstarszych, jeśli nie najstarsza w tej chwili działająca organizacja, działająca na rzecz LGBT w Polsce. I tam zaprezentowano nam spoty, które tam sprzed kilkunastu lat, które oni kręcili. I ten język już dzisiaj by się nie obronił. Na przykład mówiono wyłącznie o gejach i lesbijkach. Nie używano w ogóle żadnych innych kategorii. I ci, którzy tam, nawet twórcy tych spotów się troszkę z tego śmiali, że dzisiaj one są dziaderskie. Więc oczywiście ten język cały czas się zmienia, cały czas ewoluuje. Natomiast no, my w Polsce jesteśmy trochę opóźnieni, ale mam wrażenie, że to opóźnienie jakoś nadrabiamy. A taką na pewno ważnym przełomem to było aresztowanie Margot, kiedy w przestrzeni publicznej pojawiła się kategoria niebinarności, która już dzisiaj jest po prostu powszechna, zwłaszcza wśród młodzieży. Ale nie było. Wydają, ostatnio moja przyjaciółka wydała książkę Mów mi ono o młodzieży niebinarnej. Przed Margot w ogóle nawet osoby LGBT nie znały tego pojęcia, niebinarność płciowa, więc naprawdę to się wszystko bardzo szybko zmienia. Grzegorz, powiedziałeś o tym, że jakby język potrafi ratować życie. Po prostu ratować życie. Dokładnie tak. Wiesz, zważywszy na to, że 70% nastolatków LGBTQIA w Polsce ma myśli samobójcze i z tego jeszcze 1/5, jak nie 1/4, to są już starsze badania, dokonuje jakby aktów samoprzemocy, czy rozmyśla rzeczywiście o targnięciu się na własne życie, to rzeczywiście to zapewnianie nawet językowe bezpieczeństwa, przeciwdziała, wiesz, zjawisku czy cyberbullyingu, czyli prześladowania też w mediach społecznościowych, czy wyobcowania w społeczeństwie w ogóle, to naprawdę może znacząco jakość życia podnieść takich osób, zwłaszcza osób niebinarnych i transpłciowych. Językiem, proszę państwa, językiem można językiem podnieść samym, językiem. Jakość życia, albo wręcz sprawić, że ktoś nie będzie się czuł tak źle, żeby, nie wiem, mieć depresję albo po prostu zły czas i później jeszcze gorsze rzeczy. Dobrze, to teraz chciałem was zapytać już o te konkrety, które są bardzo jasno opisane. Zaczynacie od tego, nic o nas bez nas. Taki trochę wstęp dla dziennikarzy, to znaczy dla tych osób, które rzeczywiście piszą, ale ja mam wrażenie, że dzisiaj każdy jest trochę dziennikarzem. Pisząc komentarze na Facebooku albo na Instagramie, te komentarze to są takie małe, no nie wiem, małe dzieła, wypowiedzi, jakieś listy, tak? I w tych wypowiedziach ludzi, którzy się nie zajmują mediami, a jednak są w mediach społecznościowych, one też mogą z tego korzystać. Czyli piszecie, nie równoważcie osoby homoseksualnej osobą homofobiczną. Tak? To jest takie BBC działanie. Opowiedzcie o tym, nic o nas bez nas, to znaczy o zapraszaniu osób homoseksualnych. Z homoseksualnych, pewnie też transpłciowych, jeżeli mówimy o całej społeczności. Myślę, że to jest bardzo ważna zasada i niestety trochę w mediach mam wrażenie się tak utarło przez lata, czy nie utarło, czy po prostu tak to działało, że często o sprawach, do wypowiedzi o jakichś sprawach społecznych zapraszało się ekspertów i tyle, a nie same jakby osoby, które czegoś doświadczają. A myślę, że to jest ważne, bo żaden ekspert nie opowie dobrze o doświadczeniu osoby z jakiejkolwiek społeczności, jeżeli sam tego nie przeżył. I poza tym może być ekspertem źle przygotowanym, niewykształconym. Przecież homofobia czy transfobia, queerfobia w ogóle wśród ekspertów, wśród osób, nie wiem, seksuologów, psychiatrów i tak dalej, lekarzy, którzy, to mówię jako o takiej grupie, która teoretycznie powinna tą wiedzę i empatię mieć, też się bardzo często zdarza, więc to jest ogromnie ważne, żeby ten głos oddawać i żeby osoby się mogły swoim doświadczeniem dzielić. No dobrze, ale to może takie, chyba najbardziej do Karoliny pytanie, może po prostu problemem nie jest,
nieumiejętność używania języka, tylko boomerstwo. Boomerstwo jako takie. Ja jestem boomerem. I, boomer to stan umysłu, wiesz? Dobra, dzięki, to traktuję obydwa te uśmiechy jako komplement, ale wiesz o czym mówię? Ja mówię o tym, że ja nasiąkłem pewnymi dowcipami, pewnymi rzucanymi od tak określeniami i po prostu gdzieś tam... It's in my veins. No po prostu mi to płynie w krwoobiegu, chociażbym sobie wolał zrobić przetoczyć, żeby tego nie mieć. Ale może problemem jest to, że 40, 50, 60-latkowie mają dzieciaki i wnuki, w którym cały czas sączą te takie no, homofobiczne, bo to są raczej otwarcie homofobiczne, dowcipy, heheszki, uśmieszki, wujów przy stole na imieninach, którzy opowiadają historię. Może tutaj jest problem, a nie w tym, że dziennikarz tej czy tej stacji nie chce z empatią traktować osób LGBT. Ale to wbrew pozorom ma związek, dlatego, tak, że to nawet niech, bo to napisaliśmy w tym przewodniku, niech nas zobaczą, czyli nic o nas bez nas. Wiesz, to jest tak na przykład, no ja też odkąd się wyautowałem, to żaden wuj na weselu nie opowiada homofobicznych dowcipów i no bo jakoś ma w głowie, że ja tu siedzę przy tym stole na tym weselu i takich tekstów już nie rzuca. Pewnie jak mnie nie ma, to rzuca, tak? Ale przynajmniej jak ja jestem, to nie rzuca. I dlatego to jest takie ważne, żebyśmy byli obecni w ogóle w życiu, nie tylko w mediach, tak? Ale żebyśmy na imprezach rodzinnych, żebyśmy na ile to jest możliwe i na ile czujemy się bezpiecznie, bo oczywiście to jest zawsze sytuacja indywidualna, ale na ile to jest możliwe, żebyśmy uczestniczyli w życiu. Na przykład, ja też znowu tutaj wyjątkowo trudne środowisko, ale takie jak na przykład Kościół Rzymskokatolicki, tak? Na przykład Wiara i Tęcza, która pojawia się na różnych imprezach kościelnych, no bardzo zmieniła język świeckich. No biskupów rzeczywiście nie, bo z biskupami się nie pojawia. Nie dajemy rady się z nim usiąść przy jednym stole, ale szczerze mówiąc chyba obie strony nie dają rady, już w tej chwili by nie chciały. Natomiast na przykład to, że środowiska świeckich kościelne, no byłem tu ostatnio gościem Kongresu Katolików i Katoliczek, no tam już się mówi normalnym, inkluzywnym językiem o osobach LGBT. Więc po prostu ujawnianie się też w swoich środowiskach, społecznościach, rodzinach także zmienia tę rzeczywistość i zmienia także język. Także to oczywiście my tutaj, rzeczywiście jako w większości jesteśmy dziennikarzami, autorzy i autorki tego przewodnika, więc siłą rzeczy troszkę skupiliśmy się na mediach, ale ta zasada, niech nas zobaczą, czyli nic o nas bez nas, dotyczy nie tylko mediów, ale również, tak jak mówię, rodzin, imprez rodzinnych, wydarzeń firmowych i wszystkich takich miejsc, gdzie człowiek spotyka człowieka. Tak, tym bardziej, że to mówienie we właściwy sposób w mediach, ale też bez obrażania, bez tej homofobii, transfobii, jakby może zachęcać do tego wyautowania się. No i tym samym to się jakoś dalej nakręca wszystko do tej zmiany. Tak, bo jest to takie koło trochę. Bez reprezentacji w mediach nie będzie coming outów, a bez coming outów z kolei nie będzie bardziej inkluzywnych małych nawet lokalnych społeczności, czy właśnie tego języka w telewizji, czy w radio. Teraz wrócę trochę do tej prehistorii. Iga Kostrzewa, rzeczniczka Lambdy, właśnie została zapytana, jak to się stało, że ona tam te 25 lat temu została rzeczniczką Lambdy. Ona powiedziała, bo nikt nie chciał wystąpić w telewizji. Okay. A ona powiedziała, a co mi tam zależy, mogę z twarzą i z nazwiskiem wystąpić. I tak została rzeczniczką Lambdy. Nie miała żadnego przygotowania PR-owego. Oczywiście przez 20 ponad lat była rzeczniczką i była świetną rzeczniczką, a przypomnę, bo jej tu dzisiaj z nami nie ma, jest współautorką naszego poradnika, także bardzo Igę tak, pozdrawiamy. Powiedzieliśmy o tym. Tak. Pozdrawiamy. Ale ja tu cytuję właśnie jej wypowiedź sprzed dwóch dni z 25-lecia Lambdy, żeby też pokazać, jak to się jednak zmieniło, że naprawdę jak trzeba było jakąś wypowiedź geja czy lesbijki do mediów, to naprawdę było kilka dyżurnych osób w tym kraju. A tak, to
to na pewno wiem, natomiast mam wrażenie też, i tu Grzegorza chciałem zapytać, jak ty patrzysz na to, co się dzieje z kolejnymi wyautowaniami, tak? Czyli, powiem dobrze, nie powiem źle, ujawnianiu orientacji, a nie przyznawaniu się do orientacji. To już od razu kolejna rzecz z podręcznika. Nie przyznajemy się do orientacji, bo przyznajemy się do... możemy się przyznać do czegoś złego, że do tego, że ukradliśmy lizaka w sklepie, a ujawniamy swoją orientację. Natomiast ostatnio doszło do dość dużych takich celebryckich ujawnień orientacji, czyli w autowaniu, mówiąc kolokwialnie. I też kilkoro dziennikarzy powiedziało o swoich dzieciach, czy też aktorów, i to są wiadomości, tak, od transpłciowości. I nagle okazało się, że nic nie runęło. Jak ty na to patrzysz? Ale ja się cieszę z każdego coming outu i mam nadzieję też, że osoby, które dokonują coming outów i ujawniają się przed mediami, też się z tego cieszą, bo umówmy się, to jest ich osobiste święto, ale także dla naszej społeczności to jest, wiesz, duży krok, nie? Im więcej też osób widzi, że na przykład Artur Żmijewski cieszy się i jest dumny ze swojej córki, która ma partnerkę i mieszka za granicą i mówi o tym otwarcie, im więcej osób, wiesz, zobaczy, że chyba najgłośniejszy coming out w ostatnich latach to był Piasek, żeby nie skłamać. Ja bym powiedział, że nasza cudowna wioślarka, która po prostu wzięła nagrodę od prezydenta, przyszła z dziewczyną, ożeniła się za miesiąc za granicą i powiedziała, możecie mi wszyscy skoczyć. Przepraszam, nic takiego nie powiedziała, oczywiście, ale to jest w ogóle, wow, super działanie. Ale to pokazuje, że wiesz, że istniejemy, jesteśmy i że nie da się nas ignorować, nie? W sensie, że to są, że mamy też twarze i że jesteśmy konkretnymi osobami, tymi, których wiesz, albo podziwiasz w telewizji, albo mijasz na ulicę. Czy to nie powoduje, oczywiście tutaj nie, broń Boże, żebyście nie zrozumieli czegoś takiego, że jak to, niech się nie, jest takie homofobiczne, niech siedzą w domach, tam się nie afiszują. Rób to w domu pokryjomu. Tak, rób to w domu pokryjomu, ale nie afiszuj się. Nie afiszuj się. To jest, proszę Państwa, nie obnoś się, homofobiczne mocno. Ale czy takie działania w dobrej wierze, zrzucające kajdany takiego bycia w szafie, tych środowisk skrajnie odmiennych, atakujących rzekomą ideologię LGBT, o której powiedział prezydent RP. Czy to nie nakręca dodatkowo, czy oni nie są bardziej agresywni, na przykład, ty jesteś specem od mediów społecznościowych, od social mediów, czy nie widzisz takiego czegoś? Wiesz co, po pierwsze to jest mój ulubiony polski podwójny standard, bo umówmy się, osoby heteroseksualne, one się też obnoszą na co dzień ze swoją orientacją. No, rzucają na Facebooka zdjęcia ze ślubów, z wesel, zdjęcia bombelków i tak dalej, i tak dalej. No, co to jest innego, jak nie obnoszenie się ze swoją tożsamością płciową czy orientacją seksualną. Dokładnie. No, tak samo, wiesz, nie ma ideologii LGBT+, tak samo nie ma ideologii hetero. Natomiast jeśli wierzyć na przykład w takie doniesienia medialne, Piasek ostatnio udzielił w Tańcu z Gwiazdami, mówił, gdzie jest jurorem, że na przykład kibice Legii w metrze, kiedy wracał z jakiegoś nagrania, śpiewali mu, że jest ich najlepszym przyjacielem. Więc tak, to też nie jest tak, że te coming outy, które są publiczne, wiesz, tutaj mamy idoli, idolki, osoby, które są dla innych, nie wiem, czy telewidzów, czy słuchaczy w jakiś sposób ważne i mają ich szacunek, to jest zawsze, wiesz, ten pozytywny przykład i trochę afirmacja, że okej, to trochę jak z Jackiem Poniedziałkiem było, który bardzo, bardzo, bardzo dawno temu ujawnił swoją orientację i jedyne, co spotkało go chyba przykrego wtedy, kiedy mówił w wiatrach, to były panie, które podchodziły do niego gdzieś tam na przystankach czy po spektaklach i że tak wyrażały tylko żal, no że szkoda, ale że mu kibicują. Więc to też dużo zmienia w nastawieniu. Ale ja myślę, nie w nastawieniu ludzi. Ale chyba, czy to z Jackiem Poniedziałkiem to nie było tak, że szkoda, bo on jest tak super przystojny, że tym paniom było szkoda, czy nie?
To nie, nie no, o to chodziło. Tak jak nam, kiedy okazało się, że Bartosz Świderski, który w Magdzie M grał przyjaciela Magdy M, geja, że w prawdziwym życiu ma żonę, nie i dzieci, nie? To na tej samej zasadzie działa. Wow. Natomiast wyszliśmy tu, wyszedłeś od fair pytania, enough. Wyszedłeś od pytania, co nakręca skrajnych homofobów. No, tak trochę nie jesteśmy ekspertami. Trzeba było z obserwacji. Kiedyś ich zaprosić do tej audycji właśnie o seksie i podpytać, co może ich nakręca. Zróbmy tak, że nie. Okay? Umówmy się, wszystko że nie. Ich nakręca. A to ja tak dodam, bo bardzo są takie możliwe, badania że ich nakręcamy. To są takie badania, że najbardziej homofobiczni są ukryci geje. Nie? Ci, którzy nie chcą, nie potrafią albo nie mają możliwości wyjść z szafy, więc bardzo są nieszczęśliwi w swojej skórze, więc to może to im przeszkadza. Myślę, że parę filmów też na ten temat powstało z American Beauty na czele. Chyba z najbardziej takim niby pod pozorem piękna, ukazaną mocną brutalnością i wielkim nieszczęściem. Dobrze, mamy już teraz te podstawy obgadane, więc taki chciałem, mam kilka strzałów już takich z samego poradnika. Dlaczego orientacja seksualna, czy też psychoseksualna, a nie skłonności? Karolina. No bo skłonności to można mieć do, nie wiem, znaczy orientacja jest po prostu czymś wrodzonym, czymś naturalnym. Jakby rodzimy się z taką albo z inną orientacją, z taką albo inną tożsamością płciową, ale to jest coś naturalnego. A skłonność po pierwsze tak bardzo pejoratywnie brzmi, bo mówi się o jakichś takich skłonnościach, tutaj podam przykład skrajny, ale mówi się o jakiejś skłonności pedofilskiej i tak dalej, więc to już samo to skojarzenie jest takie bardzo pejoratywne, a poza tym no, orientacja nie jest skłonnością. Ja mogę mieć, nie wiem, skłonność do tego, żeby podjadać wieczorami czekoladę, cokolwiek, ale no, moja orientacja nie będzie skłonnością, tylko po prostu jest orientacją. Ją masz albo nie. Izm, taki rozdział izm czy ość, czyli homoseksualizm czy homoseksualność. To Marcin. No tak, i to też jest ciekawe, bo na przykład książki nawet pisane przez aktywistów LGBT z lat 90. one zawierały określenie homoseksualizm, transseksualizm i te określenia nie uchodziły wtedy za niestosowne. To się zmieniło. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze w ogóle rzeczowniki, zwłaszcza takie zakończone na izm, w jakiś sposób kojarzą się albo z patologią, albo z medykalizacją, prawda? Nie wiem, artretyzm, alkoholizm, reumatyzm, albo z ideologią, liberalizm, marksizm, albo właśnie z patologią, rasizm, wandalizm i tak dalej. No izmy, tak jakby... Izmy, tak, to jest coś takiego dziwnego. Tak, nazywaliśmy to izmy. A ości, czyli właśnie homoseksualność, transpłciowość, biseksualność, to są takie określenia, które kojarzą się po prostu z takim bardziej neutralnym określeniem. I tak samo raczej preferujemy przymiotniki niż rzeczowniki, czyli zamiast mówić homoseksualista, biseksualista, transseksualista, to są określenia, których mogą czasem używać lekarze w jakichś opracowaniach naukowych, ale to są etykiety redukujące osoby do jednej cechy, w tym przypadku orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej, ale popatrzmy, dzisiaj nie mówimy też słowa na przykład manikut, które jeszcze w latach 80. było powszechnie używane na określenie osoby leworęcznej. Nie używamy słowa murzyn, które w starych słownikach nie jest w ogóle nacechowane negatywnie. Tam jest kwantyfikator, że to jest słowo neutralne, ale po prostu jest to... Nawet nie mówimy w potocznym języku schizofrenik, tak? O osobie chorej na schizofrenię. Nie mówimy bezdomny, mówimy osoba w kryzysie bezdomności. Żeby pokazać, że to jest jakaś jedna z cech tej osoby, a nie coś, co konstytuuje tę osobę. I, tak, no, bezdomny i nic więcej. Tak, homoseksualista i nic więcej. Nie widzimy już nic więcej poza jego orientacją. A może jeszcze lekarz, albo
nie wiem, robotnik w fabryce albo żołnierz. Tak, tak, więc no i zazwyczaj tak to zresztą jest. Ostatnio na łamach repliki wyautował się pierwszy żołnierz, oficer w Polsce. Żołnierz to nie, bo oficer, oficer to było... Właśnie. Więc zachęcamy do określeń typu osoba homoseksualna, osoba biseksualna, osoba transpłciowa. No i oczywiście gej i lesbijka, chociaż to są rzeczowniki, ale na tyle przyjęte przez samą społeczność LGBT jako określenia w porządku, że tych słów używamy. Grzegorz, a związek homoseksualny czy związek jednopłciowy i dlaczego tak, a nie inaczej? Zdecydowanie związek jednopłciowy, bo jest to mniej wykluczające po prostu. Nigdy nie wiesz, czy w związku nawet dwóch mężczyzn, czy dwóch kobiet, obie czy obaj są akurat orientacji homoseksualnej, czy nie są na przykład mężczyznami albo kobietami biseksualnymi, więc nigdy nie należy zakładać z góry. To takie było, moje pytania wynikały trochę, to znaczy nie wynikały, tylko zabrzmiały trochę jak quiz. To nie, nie był quiz, ale te podstawowe rzeczy chciałbym, żeby państwo wyczulić, bo to są, tak, to językowe, językowo to są niuanse. Natomiast znaczeniowo, emocjonalnie, jeżeli chodzi o dawkę energetyczną, to są zupełnie dwie różne sprawy. I dlatego mała różnica czasami jest wielką różnicą. Chciałem was zapytać, czy w ogóle jest jakakolwiek szansa reakcji, zdobycia dla takiego języka inkluzywnego, poparcia mądrych głów z na przykład Rady Języka Polskiego. W Radiu 357 pracuje, ma swoje miejsce Katarzyna Kłosińska, szefowa tej rady, więc jesteśmy bardzo, bardzo tutaj blisko. I to nie jest tak, że Rada Języka Polskiego nie reaguje. Ona nie może nic zakazać albo nakazać, to na pewno nie. Natomiast pewne rekomendacje są. Ostatnio najświeższa dotyczyła wojny w Ukrainie, kiedy Rada powiedziała, obydwie formy są poprawne, ale empatycznie w Ukrainie będzie lepiej. I tak to zostało zrozumiane. Wcześniej przetoczyła się debata dotycząca słowa murzyn, które zostało rekomendowane przez Radę, żeby nie używać tego słowa. Tak, oczywiście, Julian Tuwim, Murzynek Bambo zawsze pozostanie w naszej literaturze i tyle. I chyba wszyscy rozsądni ludzie rozumieją, że tak, pozostanie w literaturze. Natomiast, no już nie mówimy tak. Albo nie rekomendowane jest, żeby tak mówić, chociaż nikt przestępstwa nie popełnia. I jak myślicie o języku wobec osób i społeczności LGBT+, czy nastąpi, nie wiem, za 5 lat, za 10, za 15, za 2, bo to naprawdę szybko idzie. Mi się wydaje, że takie rekomendacje w ogóle takie dotyczące języka do społeczności osób LGBT+, ze strony Rady Języka Polskiego były i że właśnie to były zalecenia, może nie wszystkie zawarte, które my tu mamy w tym poradniku, bo on jest dużo bardziej, nie powiem teraz, kiedy to dokładnie było, bo nie pamiętam, ale wiem, że coś takiego się wydarzyło. Więc jakieś ruchy w tym kierunku są robione, ale myślę, że to też jest ważne, żeby jakby nie czekać tutaj na takich, że tak powiem, zewnętrznych arbitrów typu Rada Języka Polskiego, bo jednak w końcu, ja myślę, że te decyzje, te rekomendacje, na przykład dotyczące słowa murzyn, czy jakichkolwiek innych słów, trochę też wynikało z tego, że społeczeństwo się zmieniło. I po prostu Rada Języka Polskiego to przyklepała, więc to się jednak musi na poziomie społecznym. Absolutnie. To jest, znaczy, to jest, idzie z dołu, tak? Jakby język jest żywym organizmem, który, jak to żywy organizm, rozwija się. I naukowcy zajmujący się językiem reagują nie wymyślając nowe słowa czy coś takiego, tylko sankcjonując pewne rzeczy, które przychodzą do... No, nie wiem, dotyczy to też przekleństw. Pewne przekleństwa, które kiedyś były straszne, dzisiaj no, nie są. Nawet gdyby... Może nie są językiem radiowym, ale czy telewizyjnym, nie są językiem formalnym, ale no już nikt się nie obrusza na
powiedzenie pewnych słów, jeżeli chodzi o przekleństwa. Jeszcze... Rada Języka Polskiego, dosłownie jedno zdanie. Tam też ewidentnie zachodzi zmiana pokoleniowa, bo na przykład Rada Języka Polskiego przy prezydium PAN była bardzo długo przeciwko feminatywom, a w listopadzie 2019 roku wydała takie oświadczenie, którym bardzo popiera właśnie używanie feminatywów. I to jest ewidentne wycofanie się z poprzedniego stanowiska. O to pytam trochę. Tak, wiesz, tak, o co chodzi. Tak, tak. Jest też taki językoznawca Mateusz Adamczyk, młody z Uniwersytetu Warszawskiego, który bardzo wsparł nasz poradnik, a jest dużym autorytetem dla młodych ludzi językowym, taki młody profesor Miodek, więc cieszymy się z tego, że ta zmiana pokoleniowa idzie i że idzie w bardzo dobrym, inkluzywnym kierunku. Ale podsumowanie, a ja jeszcze miałem jedno pytanie, bo mam wrażenie, na koniec już, bo już rzeczywiście kończymy, że największy problem mamy z taką potocznością, czyli nie zastanawianiem się nad tym, co mówimy, to raz, czyli na przykład, no rzeczywiście, powiem nie osoba homoseksualna, tylko homoseksualista z rozpędu. A jak się bym zastanowił, to już bym wiedział. I dwa, no jednak z transpłciowością i z osobami niebinarnymi. Myślę, że to jeszcze trochę czasu. Zgodzicie się ze mną, czy nie? Trochę czasu może tak, ale myślę, że to jest po prostu też kwestia praktyki. W sensie, że jeżeli już ktoś chce, to ja na przykład tak się przyzwyczajam do używania osób, że jak ktoś mówi w jakiś inny sposób. To używania jest... osób to dwuznacznie brzmi. Nie w taki, spokojnie. Nie do używania słów. To, że po prostu już mi dziwnie brzmi, jak ktoś mówi inaczej. I czasem znajomi tak się podśmiewają ze mnie, że tam mówię, nie wiem, osoby menedżerskie, ale naprawdę mi to już wychodzi naturalnie, bo po prostu to jest kwestia jakiejś takiej praktyki. Jeżeli tej dobrej woli w narodzie będzie wystarczająco dużo i ludzie, osoby będą chciały praktykować, to rzeczywiście to się może zmieniać. I każda nowa forma na początku brzmi trochę dziwnie, a no tak, po jakimś tak, czasie gościni. Pamiętam gościni. Karolina Rogaska jest moją gościnią. Dla mnie to teraz już... Teraz już jest naturalne i to w ciągu tam 2-3 lat nastąpiło. Ja też pamiętam, że na początku myślę, nie no, ale ta forma to już się na pewno nie przyjmie, więc super. A sam ostatnio zacząłem pisać premierka w swoich tekstach, a kiedyś też mi się wydawało, że to jednak się nie przyjmie, więc język zmienia rzeczywistość, ale rzeczywistość zmienia też język. Grzegorz, to takie od ciebie ostatnie podsumowanie. Czy długo... Ja też dodam, no. Długo musimy czekać, aż to wszystko się tak... długo będziemy musieli czekać, aż to wszystko się unormuje po nowemu? Mam nadzieję, że nie, szczególnie, że ja z kolei tę dobrą wolę, żeby było lepiej w narodzie i w social mediach widzę coraz więcej osób, które naprawdę się przejmują i chcą być bardziej empatyczne i chcą pomagać, chcą rzeczywiście budować ten bardziej inkluzywny i bardziej włączający świat. Z takich ciekawostek nawet moja mama zaczęła zwracać uwagę innym osobom w mediach społecznościowych, kiedy używają nie tego języka. Oczywiście w bardzo grzeczny sposób, informując ich, dlaczego nie należy na przykład mówić, że właśnie nie obchodzi mnie z kim sypiasz, bo można się zapytać, że czy powiedzieć, nie obchodzi mnie, z kim spędzasz święta i tak dalej, i tak dalej. Więc nawet te pokolenia starsze, one się przejmują i ja tę dobrą wolę w narodzie widzę, więc mam nadzieję, że nie przyjdzie nam czekać kolejnych 10 lat, a może kilka co najwyżej. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Moglibyśmy tak jeszcze naprawdę długo, ale po tym spotkaniu mam nadzieję, że moi goście, Karolina Rogaska, absolwentka psychologii, dziennikarka Newsweeka, autorka książki Bez wstydu, seks, praca w Polsce, Marcin Dzierżanowski, dziennikarz, prezes Fundacji Wiara i Tęcza, Grzegorz Miecznikowski, marketer, bloger, ekspert w sprawie komunikacji w social mediach i aktywista, a także nieobecna tutaj Iga Kostrzewa, autorzy podręcznika Jak pisać i mówić o LGBT+, który za darmo jest w sieci pod tym adresem, że wszyscy uznacie 369 za audycję sojuszniczą. Bardzo nam miło. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dobranoc Państwu. Cieszymy się, że zainteresował Cię nasz podcast. Masz ochotę na więcej? Poznaj.radio357.pl. Najchętniej wybierane radio internetowe w Polsce.